Dzień dobry, witajcie. Jestem taka chyba trochę szarawa, jak patrzę na siebie w podglądzie, ale to dlatego, że jest bardzo szaro za oknem. A chciałabym z wami pogadać na temat naszej przeprowadzki, zrobić taki update tego, jak to wygląda, bo no właśnie, nie było takiego update'u w sumie do tej pory, tak oficjalnie, i dzisiaj sobie pisałam z Dominikiem i mi powiedział, że Kasia, musisz powiedzieć na YouTubie, że już się przeprowadziłaś. Więc przeprowadziliśmy się już. Myślę, że to już wynikało trochę z poprzednich też filmów, ale tak bym chciała podsumować, jak wyglądał ten czas przeprowadzkowy. Oczywiście mieliśmy ambitne plany, żeby nagrywać całą tą przeprowadzkę, to jak się pakujemy i tak dalej, no ale wiecie, jak się jest w ferworze walki, wszędzie jest dookoła masa rzeczy na wierzchu, masa kartonów, bo my to pakowaliśmy w kartony. I do tego wszystkiego mieliśmy jakieś takie poczucie też, że goni nas czas, to te nagrywanie, wyciąganie tej kamery trochę schodzi na boczny tor. I mieliśmy jakieś tam urywki z tego pakowania, ale ten materiał był taki bardzo nieskładny i nawet jakbym chciała wam złożyć, jakbym chciała, jakby Andrzej na moją prośbę złożył vloga z tamtego okresu, to mam wrażenie, że to byłoby właśnie takie bez ładu i składu i nie miałoby to żadnego sensu. Więc tak teraz przyszłam wam poopowiadać o tym, jak to wyglądało. Był to mega szalony czas. W międzyczasie w ogóle poproszę Andrzeja, żeby wrzucił wam tutaj, jak ja gadam, jakieś przybitki z tego, jak wyglądało mieszkanie, bo słuchajcie, mieliśmy dwutygodniowy urlop przez pierwsze tak naprawdę chyba 4 dni. Się pakowaliśmy, przyjeżdżaliśmy tutaj, przywoziliśmy te rzeczy, przyjeżdżaliśmy też po to, żeby od razu sprzątać sobie to mieszkanie, wiecie, myć podłogi, takie przygotować, żeby mogło to wszystkie nasze graty przyjąć, żeby to nie było w bałaganie, tylko żeby ta przestrzeń była czysta. No więc właśnie robiliśmy takie rzeczy, zwoziliśmy tutaj sukcesywnie karton po kartonie, aż w końcu uzbierała się ich naprawdę pokaźna ilość. Pokażę wam oczywiście, jak to mieszkanie wygląda obecnie, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o mieszkanie na cybernetyki, bo mieszkaliśmy właśnie przy cybernetyki na Mokotowie, to ono zostało przez nas tak naprawdę wyczyszczone tak bardzo dogłębnie. Chciałam być po prostu fair, chciałam zostawić po sobie porządek. Dbałam o to mieszkanie przez cały ten czas, kiedy je wynajmowaliśmy. Tak naprawdę traktowaliśmy te 4 kąty tak, jakby były nasze. Zresztą, co podkreślili właściciele, jeśli to oglądają, to pozdrawiam, że naprawdę mieszkanie oddaliśmy w świetnym stanie. Dziurki po naszych meblach zostały przez Andrzeja zaszpachlowane. Zostało to potem odmalowane, także wydaje mi się, że naprawdę zostawiliśmy po sobie turbo porządek, ale no zależało nam na tym, żeby po prostu zachować się tak, jak trzeba. No, możecie zobaczyć, że to mieszkanie, jak już wynieśliśmy swoje graty, ono było naprawdę puste, bo wyjechała ta nasza meblościanka taka biała, stolik. Zostało tam tak naprawdę niewiele rzeczy. No w sensie, wiecie, wszystkie sprzęty w kuchni i tak dalej, wiadomo, wyposażenie kuchni, łazienki, sypialni, to wszystko tam zostało, ale no... Wcześniej jakby tam mieszkaliśmy, nawet pan Marcin to zauważył, że to mieszkanie zrobiło się takie ciepłe i czuć było, że ktoś tam żyje, mieszka. Jak zebraliśmy wszystkie te graty, to ono straciło gdzieś tam ten taki swój domowy klimat, ale na pewno za chwilę, o ile już nie jest takie domowe ponownie, dlatego że ktoś to mieszkanie wynajął, będzie sobie w nim szczęśliwie mieszkał. Także szybko poszło, ale nie dziwię się, bo to było naprawdę fajne mieszkanie, przede wszystkim w cudownej lokalizacji. No już od jakiegoś czasu jesteśmy tutaj, już wróciliśmy nawet do pracy. Nasz dwutygodniowy urlop się skończył. W międzyczasie byliśmy też na Śląsku, na 3 urodzinkach Kolinka. Było świetnie. Nie mam nic nagrane z tego wyjazdu, no ale wiecie, to był taki nasz rodzinny czas. Tutaj właśnie mogłam tylko zdradzić, że było cudownie, że Kolin jest po prostu przeuroczy i tak się on cieszył z tych prezentów. To jest coś po prostu niesamowitego. To jest to najsłodsze dziecko na świecie. Przysięgam, że tak jest. Także byliśmy na Śląsku, no a teraz już właśnie wróciliśmy do pracy. Już normalnie sobie tutaj funkcjonujemy. Przyjechała kanapa, to widzieliście w poprzednim pewnie filmie.
albo filmy, który zaraz będzie, zobaczycie, jak ją składamy. No, będzie trochę to pomieszane, trochę będą te materiały w tych filmach, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Ogólnie żyjemy sobie na kartonach, czekamy w dalszym ciągu na dostawę mebli i tak właśnie stwierdziłam, że usiądę to i nagram, bo tu nie ma nic ciekawego, ale gdyby ktoś był w takiej sytuacji jak my, to chciałabym chciałabym pocieszyć cię, drogi widzu, jeżeli tak samo jak my żyjesz na kartonach, że to nie jest nic dziwnego, to jest absolutnie normalne, że no nie ma się funduszy na wszystko, chyba że ktoś ma bardzo dużą zdolność kredytową i bierze bardzo duży kredyt, ale ciężko jest się wykończyć i umeblować całe mieszkanie od razu na raz. My planujemy robić to sukcesywnie z miesiąca na miesiąc. Także tak. Jeżeli ktoś z was tak był smutny może, że żyje bez łóżka, śpi po prostu na materacu i dookoła są tylko kartony i nic więcej, to my też tak żyjemy, co właśnie za sekundę zobaczycie. Dobra, żeby nie przedłużać tego gadania, bo widzę, że już 6 minut prawie, to biorę kamerę w rękę i pokażę wam, jak to wygląda na ten moment. Jest tu lekki bałagan, bo my tu żyjemy, ale jak tylko przyjadą meble, to na pewno wszystko znajdzie swoje miejsce w tych szafach. I ten bałagan zniknie. Także co, biorę kamerę w rączkę i idziemy. W tym momencie siedzę sobie przy moim stanowisku do pracy i jednocześnie stanowisku do makijażu. Dzisiaj sobie tutaj właśnie w tych moich w tym moim kąciku robiłam makijaż, więc jest tu trochę bałagan w związku z tym, bo leżą moje rzeczy na wierzchu, te, których jeszcze nie schowałam. Tak jak widzicie, tu jest biureczko. To jest mój fotel, wsunę go. Andrzej mu, słuchajcie, zmienił nóżki na takie, żeby nie rysowały podłogi. I tam pod spodem jest taki filcyk, także podłoga się nie rysuje, a nie leży też tutaj taka ta, wiecie, brzydka mata na podłodze. Taka ta, nie wiem, z czego ona jest. Z jakiegoś pewnie plastiku. No i generalnie sypialnia jest pusta. Zapalę może światło, żebyście coś widzieli. Tam stoi projektor, który pożyczyliśmy od taty, bo no, wcześniej nie mieliśmy za bardzo jak oglądać telewizji. Tutaj leżą bluzy, trzeba je będzie schować, ale dopiero co wyjęliśmy je z suszarki. I co jest dalej? No kartony. Szafka, która wcześniej była tu, poleciała tam. Wyjęliśmy sobie takie rzeczy, które nosimy na co dzień, żeby mieć je pod ręką, żeby, wiecie, nie grzebać po tych kartonach. Reszta rzeczy, jak widzicie, jest tutaj w dalszym ciągu pochowana. Przychodzę z wami do salonu. Tutaj jest kanapa. Widać tam na środku, przed chwilą siedział Andrzej, bo tyłek jest odciśnięty. Ta kanapa jest, słuchajcie, świetna, naprawdę. Trwają dyskusje, czy powinniśmy ją przykryć, czy nie. Andrzeju, powinniśmy ją przykryć? Nie, bo to jest klasyk, że w każdym polskim domu, jak kupujesz nowy mebel, taki do wypoczynku, to cyk, kurde, od razu narzuta i potem ta narzuta się pod dupą zawija, gnie i w ogóle to jest beznadzieja. A to jest całe piękno tej Ikei, że te pokrowce są wymienialne i kurczę, miałbym potem mieć koce, które będą mi się zawijać, a nie wiem, przez za 5-10 lat sobie wymienię całe obicie i będzie świeża. Poza tym nawet nie trzeba wymieniać, przecież można to zdjąć i wybrać. Tak, także tak. Tutaj jest stolik, pojawiają się też już prezenty świąteczne, bo słuchajcie, jeżeli chodzi o dzieci, o naszych chrześniaków, to my już prezenty świąteczne, te bożonarodzeniowe mamy z głowy. Jeszcze nie wszystkie przyszły, ale wszystkie są już zamówione. Tutaj na tych naszych meblach stoi telewizor, jest tutaj ta druga szafka. Tam na razie są kartony, jest w niej kalendarz adwentowy mój i ten, który możecie wygrać, albo już ktoś z was wygrał, nie wiem w jakiej kolejności się te filmy pojawią. No i tutaj znowu zaczyna się po prostu graciarnia. Nic innego, tylko graciarnia. Jest bieda biurko Andrzeja. To jest takie biureczko, które się rozkłada i zajmuje bardzo mało miejsca i tutaj pracuje Andrzej. Tutaj stoi rowerek i w dalszym ciągu graciarnia. Jedyne, co jest w tym rogu użyteczne, to jest lodówka i ta mikrofala, w której odgrzewamy absolutnie wszystko, co spożywamy. No i dobra, idziemy dalej. Tutaj jest względny porządek, bo są buty i są nasze kurtki. To będzie musiało stąd wyjechać, ale to pewnie wyjedzie dopiero jak przyjadą do nas meble. Obstawiam, że Rafałowi i chłopakom może się to może jeszcze przydać, więc na razie tego nie wywozimy, ale to stąd oczywiście zniknie. Tutaj mamy łazienkę, w której już się trochę zadomowiliśmy.
No, ona już jest częściowo pozapełniana, ale opowiem wam, słuchajcie, o tych wszystkich moich zapasach kosmetycznych w jakimś filmie, w momencie, kiedy już będę miała wszystkie szafy, bo w tym momencie w pozostałych częściach tej szafki kryją się rzeczy, które nie powinny tu leżeć, ale po prostu nie mają jeszcze na razie swojego miejsca. Łazienka wygląda następująco. Tutaj nastąpiła zamiana kolejności, słuchajcie. To jest pralka, a to jest suszarka. Wynika to z tego, że gdyby stały odwrotnie, musiałyby być bardziej wysunięte do przodu, dlatego że wszystkie te kable by się nie mieściły za suszarką. A tak pralka, jak widzicie, jest płytsza i jest te zebrane do kupy kable w stanie pomieścić. Także tak. Tutaj się już pojawiły rączki. Tej co prawda tu nie widać, ale jak ktoś ma wiedzieć, że ona tu jest, to wie za co złapać. Jak widzicie, jeszcze jest tu dosyć pusto, muszę tutaj te rzeczy poprzekładać. Dolna szafka jest już uzupełniona, ale to jest taki totalny miszmasz. Więc, tak jak mówię, o organizacji szaweczek, półeczek pokażę wam później. Bardzo spoko sprawdzają się te koszyki z Ikei, które są pod prysznicem. Muszę się zastanowić, czy jak będziemy drugi raz, to czy nie dokupić drugiego, bo no nie chciałam upchać tam wszystkiego i żele pod prysznic stoją na dole. A tak to jak powiesimy pod spodem kolejne, to może będą mogły zawisnąć. Andrzej kupił taki bajerancki gadżet, słuchajcie, bajerancki. To jest po prostu taka ściągaczka do wody. Tutaj sobie wisi, jest biała i na pierwszy rzut oka jej w ogóle nie widać, ale jest mega spoko, bo dzięki temu, że po prysznicu przyciągamy tą szybę, to jak widzicie, nie osadza się na niej tak po prostu osad z wody. Nie jest tak chamsko brudna. Także tak, tutaj jest ten słupek pod spodem, tak jak w każdym polskim domu w łazience, ukrywa się waga. Muszę ją wyrzucić, bo ona jest beznadziejna, jest już stara, trochę świruje chyba jej to oprogramowanie, ale to w swoim czasie dorobimy się nowej. No a ten pokój, który się tutaj ukrywa, jest już totalną graciarnią. Trochę kartonów, żeby nie było, już opróżniliśmy, ale w dalszym ciągu to wszystko jest gdzieś tam poskładowane. Jeszcze tutaj doszły takie szpargały, jak tam rury do okapu, które jednak zwrócimy, bo nie będziemy ciągnąć wyciągu. Wracamy do pierwszej koncepcji, czyli do trybu pochłaniacza po prostu. Tutaj jest już też nasz zlew. No dalej stoją rzeczy do kuchni. No i pozostałe graty w kartonach. Ta kuchnia, ja myślałam, słuchajcie, że ona będzie u nas już w przyszłym tygodniu. Natomiast no, to jest kwestia mojego niedogadania się i trochę błędu w kalkulacji. Więc kuchnia, fronty wszystkie mają być gotowe dopiero w piątek w przyszłym tygodniu, czyli to będzie chyba który? 17? Dzisiaj jest 11. To tak, to będzie 17. 17 mają być gotowe chyba wszystkie fronty. Mam nadzieję, że będą, że się tam nic nie przesunie. No i wtedy w jeszcze kolejnym tygodniu najprawdopodobniej przyjedzie do nas Rafał z ekipą i będą te meble składać. Także tak. Tak to wszystko na ten moment wygląda. No jak widzicie, nie ma tu zbyt dużo rzeczy. Jest dalej echo i no dopóki nie pojawią się meble, na pewno ono będzie nam tutaj towarzyszyć. No ale wiecie, no tak bywa, po prostu chcieliśmy zaoszczędzić, nie chcieliśmy już płacić za wynajem, bo to mieszkanie już jest na tyle gotowe, że jesteśmy w stanie funkcjonować. Łóżka nie ma, ale wystarczy materac, łazienka jest gotowa, mamy już też kanapę, bo bez niej by było trochę ciężkawo, ale już jest, można z niej korzystać. Także no co, no tak przez najbliższe tygodnie pewnie będziemy sobie funkcjonować. No ale właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś z was się remontuje i żyje w takich samych warunkach, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Nie od razu Rzym zbudowano. Wykończenie mieszkania to jest kupa pieniędzy. Jeżeli będziecie chętni, jeżeli macie taką ochotę i nie będziecie mieli z tym problemu, żeby nie było, że się fleksuje jakoś na temat pieniędzy, ale gdyby ktoś był ciekawy, to rozpisujemy sobie wszystkie koszty związane z tym mieszkaniem, więc jak już ono będzie wykończone, to ewentualnie mogę się podzielić takim podsumowaniem, co ile kosztowało, gdyby ktoś potrzebował takiego punktu odniesienia, ale to zastanowię się nad tym. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki film zobaczyć. I czy, no właśnie, czy chcielibyście konkretne ceny, co, ile, za co, czy może ewentualnie jakoś tak bardziej ogólnie. Nie wiem, jestem otwarta na wasze sugestie. Na ten moment uciekam. Taki update, także potwierdzam oficjalnie, przeprowadziliśmy się. Warunki są takie średnie.
ale będzie tylko lepiej. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.